Marcin Bąk, witam Państwa, to jest program Dziennikarski Poker. Witam także moich gości, jest ich tym razem dwóch, co się w dziennikarskim pokerze rzadko zdarza. Witam profesora Włodzimierza Bernackiego, wiceministra edukacji i nauki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I witam pana Wojciecha Koniecznego, senatora reprezentującego Polską Partię Socjalistyczną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawie, która budzi spore emocje i w naszym Sejmie, budzi u części nauczycieli, budzi u części rodziców, ale być może największe po stronie publicystów. Chodzi o przygotowania do reformy systemu edukacyjnego, nową ustawę, która dość potocznie zwana jest Lex Czarnek od nazwiska ministra edukacji. No i duże kontrowersje wokół tej zmiany są. Może właśnie dlatego zacznijmy od spytania przedstawiciela opozycji. Panie senatorze, co budzi pański opór w tym projekcie, w tej próbie zmiany reformy polskiej edukacji? No, panie redaktorze, ogólne podejście do edukacji, jakie jest prezentowane przez pana ministra, który zgłasza właśnie taką ustawę. Znaczy, w moim odczuciu jest bardzo dużo zaniedbań w polskiej edukacji szkolnej, szczególnie mam na myśli szkoły podstawowe, ponadpodstawowe. Wystarczy popatrzeć, jak wyglądają sale do ćwiczeń, jakie doświadczenia uczniowie przeprowadzają, jak są wyposażone sale informatyczne, komputerowe, czy nasza nauka jest nowoczesna, porównywalna z tą zachodnią Europą, czy uczymy w takich samych warunkach, na takich samych zasadach i tak dalej, czy uczniowie mają dostęp do tej wiedzy takiej, jak powinien mieć, czy nauczyciele mają możliwości rozwoju również siebie i poprzez siebie rozwoju uczniów, czy to jest wszystko unowocześniane, czy na bieżąco idziemy z postępem. No, to są zadania przed polską szkołą. Czy ta podstawa programowa jest właściwa, czy nie jest przeładowana, czy gdzieniegdzie nie należy jej zmienić. To są rzeczy, którymi ministerstwo powinno się zajmować, tym jak szkoły wyglądają, czy mają pływalnie, czy mają odpowiednie zaplecze sportowe i tak dalej, i tak dalej. No, mamy, jak są dzieci żywione w szkole, jaka jest opieka medyczna, czy opieka stomatologiczna i tak dalej. No, dużo by mówić, natomiast my się skupiamy na tym, żeby kurator nie mógł wpuścić ludzi według pana ministra Czarnka nieprawomyślnie myślących do szkół i żeby miał prawo zabronić tego i żeby miał prawo odwołania dyrektora, kiedy się dyrektor nie spodoba. Także mnie nie odpowiada w ogóle filozofia tego podejścia. Jest ona zresztą niebezpieczna dla samego Prawa i Sprawiedliwości, bo no, przy jakichkolwiek optymistycznych założeniach po stronie Prawa i Sprawiedliwości, no wiecznie rządzić nie będzie. Jeśli da taką władzę kuratorom i ubezwłasnowolni dyrektorów, samorządy i tak dalej, no to przy zmianie rządów dojdzie do również być może skorzystania z tych uprawnień, które dzisiaj są uchwalane przez inną opcję polityczną i wtedy będzie płacz, zgrzytanie zębami, po cośmy to uchwalili. I no tutaj nie wiem, jak się zachowa opozycja, ale może być taka pokusa wykorzystania tych narzędzi, które dzisiaj PiS daje rządzącym. Ja bym wolał, żeby tych narzędzi nie było, żeby szkoły były zarządzane przez fachowców w sposób fachowy, żeby pedagodzy mieli wpływ na to, co się w szkołach dzieje, rodzice również, jak najmniej polityki, jak najmniej ideologii, jak najwięcej wiedzy. Panie senatorze, ja wejdę w słowo, bo mam takie wrażenie, że pan tutaj trochę taką fałszywą alternatywę przedstawił. Albo zajmujemy się konkretami, czyli jaki jest program, jaka jest podstawa nauczania, jakie są narzędzia dydaktyczne, albo zajmujemy się kuratorami, tak jakby te dwie, czy kontrolą nad zajęciami szkolnymi przez kuratorów. Tak jakby te dwie kwestie się wzajemnie wykluczały, a myślę, że tutaj nie ma sprzeczności i chyba to uzasadnienie związane z tym projektem zwiększenia kompetencji kuratora, mówiąc w wielkim skrócie, no, jest w jakiś sposób zasadne. Panie profesorze, jak ministerstwo uzasadnia konieczność takich zmian?
Panie redaktorze, no tutaj chciałem się też odnieść do tego, o czym mówił pan senator, ponieważ to nie jest prawdą, że ministerstwo nie zajmuje się kwestiami dotyczącymi chociażby struktury nauczania, podstaw programowych, bo przypomnę, po 2015 roku, kiedy Zjednoczona Prawica objęła władzę, udało się zmienić ten system właśnie w takim oto kierunku, aby to kształcenie zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i później szkoły średniej było kształceniem rzeczywistym, a więc takim zmierzającym do kształcenia przede wszystkim ogólnego, a w wybranych szkołach, liceach już nacechowane ukierunkowaniem i profilowaniem. Przypomnę, że przed 2015 rokiem mieliśmy sytuację, w której tak naprawdę trzyletnie liceum było tylko i wyłącznie przygotowaniem do testu, do egzaminu, który wtedy ciągle nazywano maturą, a maturą de facto nie było. Zatem zmiany, które zostały dokonane po 2015 roku, są zmianami rzeczywistymi dotyczącymi właśnie zakresu kształcenia i również podstaw programowych. To również wszystko to, co związane jest z przeglądem podręczników. No wreszcie to, co dotyczy też pewnej bardzo określonej perspektywy. To jest tej perspektywy, która jest perspektywą budującą wszystkie te elementy, które łączymy z pojęciem tożsamości narodowej. Chociażby ten ostatni program też przez środowiska opozycyjne krytykowany, program Poznaj Polskę, umożliwił młodym ludziom, uczniom szkół podstawowych naprawdę odwiedzenie bardzo wielu miejsc bardzo istotnych i ważnych z punktu widzenia właśnie chociażby tego, co nazywamy kwestiami tożsamościowymi. Natomiast i zmierzając ku temu, co tu dzisiaj jest dyskutowane, a więc tej nowelizacji, bo przecież to nie jest jakaś fundamentalna reforma, jest to tylko nowelizacja. Nowelizacja zmierzająca do podkreślenia znaczenia instytucji nadzoru ze strony kuratorów, nadzoru merytorycznego, a więc kurator nie tylko ma obowiązek, ale ma powinność i miał dotychczas, a teraz będzie to jedynie wzmocnione nadzoru nad tym, co związane jest z treściami, które nie tylko są deklarowane przez organizatorów zajęć pozalekcyjnych, ale również rzeczywistych treści, które są przekazywane. Tak naprawdę mamy tutaj rolę kuratora, która jest powiązana z instytucją państwa. Ja przypomnę tutaj, że co roku w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego minister właściwy dla edukacji tej związanej ze szkołami podstawowymi i średnimi ogłasza główne kierunki oświatowe, właściwie dla oświaty i tak naprawdę, skoro była to propozycja i jest to propozycja i obowiązek, powinność istniejąca od bardzo wielu lat, bo ona sięga czasów, początków III Rzeczypospolitej tak naprawdę, to wydaje się, że minister poprzez właśnie instytucję kuratorów no, powinien mieć możliwość kontrolowania i sprawdzania, czy rzeczywiście te treści, które są określone w polityce państwa są realizowane. Panie profesorze, ale jakby się pan odniósł do tego zarzutu pana senatora, no, który jest zarzutem w jakiejś długofalowej perspektywie zupełnie racjonalnym, że w przypadku zmiany władzy, zmiany orientacji także ideologicznej na samych szczytach władzy, to narzędzie może na przykład posłużyć do zablokowania, nie wiem, wejścia do szkoły organizacji patriotycznych, jakichś grup rekonstrukcyjnych, bo zostaną uznane według tego samego schematu, tylko trochę odwróconego, zostaną uznane za instytucje niepożądane na terenie szkoły.
Panie redaktorze, tutaj obok tej roli kuratora bardzo istotną i ważną rolą jest rola rodziców. To rodzice, kierując swoje uwagi i wnioski do dyrektora szkoły czy do organu prowadzącego, a więc przedstawiciela samorządu, ale również kierując do właśnie kuratoriów, wskazując na sprzeczność występującą pomiędzy tym, co było deklarowane w programie, który ma być realizowany, a jest w rzeczywistości czyniony, no tutaj rodzice mają możliwość i prawo reagowania i blokowania tym samym wprowadzenia tych treści, które przez nich nie są uznawane. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki jest takie oto, że tu rodzice powinni odgrywać bardzo istotną i ważną rolę, jeśli chodzi o wpływanie na treści, które realizowane są w obrębie placówki edukacyjnej. To jest jak gdyby to, co gwarantuje to bezpieczeństwo, zarówno powiedziałbym bezpieczeństwo realizowania z jednej strony tego, co związane jest z polityką oświatową państwa, a z drugiej strony realizacją tego modelu wychowania, który jest uznawany i akceptowany i nie tylko akceptowany, ale realizowany tak naprawdę i postulowany przez rodziców. Zatem tu rola rodzica naprawdę dzięki tej nowelizacji w sposób zdecydowany wzrośnie. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie związane właśnie z tą nowelizacją, bo mówi pan profesor, że zwiększa się, o ile oczywiście ustawa wejdzie w życie, ale zwiększy się rola rodzica, ta rola kontrolna nad treściami przekazywanymi w szkole, ale przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, czytając założenia tej nowelizacji, wzrośnie też ta strona biurokratyczna całego systemu, bo teraz trzeba będzie przedstawiać nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć dokładny konspekt treści, tak, materiały, które mają być wykorzystane na zajęciach, i później będzie to musiało uzyskać akceptację kuratora i będzie musiała być jeszcze zgoda, tak, pisemna rodziców lub pełnoletniego ucznia w przypadku szkół średnich. No, czyli ta cała strona biurokratyczna też tutaj nam się rozrasta. Nie, panie redaktorze, ale mówimy tutaj o sytuacji takiej oto, a więc tych przedmiotów czy tych zajęć, które są zajęciami wykraczającymi poza to, co związane jest bezpośrednio z realizowanym programem edukacyjnym. Zatem wydaje się zupełnie zrozumiałe, że te stowarzyszenia czy te organizacje, które chcą realizować takie czy inne treści, no muszą przedstawić to, co jest właściwe dla no, tych założeń realizowanego procesu edukacyjnego. Jeśli mówimy o podstawie programowej, która na co dzień jest realizowana, ona też en bloc jest przyjmowana i akceptowana przez właściwe tutaj gremia. Zatem wydaje się, że wszystko to, co wykracza poza ten schemat, no, będzie wymagało właśnie takiej akceptacji, ale mówię tylko o tych zajęciach dodatkowych, tych pozalekcyjnych. Nie możemy zaakceptować i zgodzić się na to, aby właściwie każda organizacja miała zupełnie swobodny i dowolny dostęp do procesu edukacyjnego i do młodych ludzi. Ja przypomnę, że poza szkołą, a więc poza tym momentem, w którym uczeń uczestniczy w zajęciach, jest jeszcze cała masa innych możliwości oddziaływania na młodego ucznia i tutaj wydaje się, że NGOsy czy jakiekolwiek inne organizacje, które chcą współpracować z ludźmi młodymi, no będą miały zupełną swobodę i możliwość. Tutaj mówimy tylko o działaniach, które są realizowane pod patronatem, no z jednej strony, no przede wszystkim szkoły, a więc tej szkoły, która ma realizować pewien określony program właściwy i określony po pierwsze w podstawie programowej i realizować to, co
zgodnie z regułami i zasadami. Zatem to, co się dzieje poza szkołą, wydaje się, będzie wynikało wprost z decyzji bądź to ucznia, bądź rodziców. Więc to też chyba rodzice też starannie w tych miejscach, gdzie wysyłają dodatkowo swoje dzieci, czy na dokształt tak zwany, czy na w każdym razie zajęcia pozalekcyjne, też z całą pewnością to na co dzień kontrolują, więc wydaje mi się, że ten jazgot, który się tutaj pojawia, jest zupełnie nieuzasadniony. Dobrze, oddajmy teraz głos panu senatorowi, bo pojawił się w wypowiedzi pana profesora pewien wątek, który rzeczywiście jest rozwijany od 2015 roku w naszej edukacji, w naszym szkolnictwie, od czasu objęcia stanowiska ministra przez pana profesora Czarnka, można powiedzieć, jeszcze bardziej jest rozwijany ten wątek poznawania Polski, zwiększonej energii poświęconej na poznanie historii Polski, geografii Polski. I to też spotyka się z krytyką z różnych środowisk, także części opozycyjnych. Jakie jest pana zdanie, panie senatorze, na temat tego, jak jest ta edukacja w zakresie historycznym prowadzona? Czy ilość historii Polski, geografii Polski, jaka jest przekazywana naszym dzieciom, jest odpowiednia, za mała, za duża, pańskim zdaniem? Już odpowiadam, panie redaktorze, tylko jeszcze raz przestrzegam pana ministra, bo wspomniał o jazgocie, który się podniósł. No ja może nie jestem częścią tego jazgotu, tylko przedstawiam argumenty merytoryczne i przestrzegam. No jeżeli dojdzie do tego, że zostanie przejęta władza przez opozycję, szczególnie przez opozycję o poglądach zbliżonych do moich, to no, obawiam się, że podniesie się duży jazgot, ponieważ podstawy programowe zostaną zmienione, przepisy zostaną zmienione i zostaną wprowadzone do edukacji różne elementy, które dzisiaj nie są wprowadzane i kuratorzy będą przestrzegać właśnie tych nowych przepisów. I mogą się pojawić takie problemy, jak na przykład tolerancja, która jest strasznym słowem dla ministra Czarnka, a może się pojawić właśnie konieczność no, zwiększonej informacji na temat różnych aspektów tolerancji w kraju dla różnych poglądów osób i tak dalej. I ja już widzę, co się będzie działo, a przepisy, które dzisiaj są uchwalane, właśnie mogą służyć temu, że łatwo będzie takie rzeczy wprowadzać. A rodzice, panie senatorze, no to jest troszeczkę takie ustawianie rodziców w kontrze do szkoły, w kontrze do nauki. Nie, że rodzice będą decydowali, bo będą szkoły, w których większość rodziców ma poglądy odmienne niż Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie w dużych miastach. I co? Będą mieli wpływ na to, co się w szkole dzieje? Wtedy oni nie będą mieli wpływu. A jeżeli będą to rodzice, którzy są prawomyślni, to wtedy będą mieli wpływ, bo kurator będzie na tym czuwał, żeby nieprawomyślni rodzice nie mogli czegoś wprowadzić do szkoły, co się nie podoba kuratorowi i ministrowi Czarnkowi. Więc naprawdę mechanizmy, które wprowadzacie i narzędzia mogą się obrócić przeciwko wam i prawdopodobnie się obrócą. Także ja bym był bardzo ostrożny. Raczej bym na wasze miejsce od tego odstąpił, bo to zwycięstwo będzie perusowe. Nawet jak się wam uda, to przyniesie więcej dla nas, z naszego punktu widzenia, więcej szkody niż pożytku. Ja bym tego nie ruszał. Już i tak ta szkoła jest zideologizowana maksymalnie. Natomiast co do pytania pana redaktora, owszem, oczywiście według mnie ważniejsze są rzeczy, które są dzisiaj i te dzieci spotkają w przyszłości. Ale żeby tą przyszłość odpowiednio one sobie kształtowały, muszą znać również historię, muszą mieć oparcie w wiedzy historycznej i my jako Polska Partia Socjalistyczna oczywiście zawsze do tego przywiązujemy bardzo duże znaczenie. Bardzo duża część historii jest pomijana w tej chwili. Pomijane są rzeczy związane z rolą ruchu socjalistycznego w odzyskaniu niepodległości po latach zaborów. To jest w ogóle pomijane. Tutaj sprawy poszły zupełnie w inną stronę, na przykład nacisk na żołnierzy wyklętych i te czasy powojenne. Oczywiście dobrze, że te sprawy są poruszane, natomiast ja właściwie, jakbym się nie uczył historii i tylko bym patrzył na to, co teraz się dzieje, to nie wiem, czy do końca bym wiedział, kto dowodził Armią Krajową, co Armia Krajowa zrobiła, no bo jesteśmy skupieni na tych latach powojennych.
Jest dużo zmian w historii, trzeba też pewne rzeczy odmienić. Tak, ja na przykład jak jeszcze kończyłem podstawówkę w czasach komuny, był taki zwyczaj, że każda klasa w 8 klasie odbywała wycieczkę do Auschwitz. I zwiedzaliśmy to muzeum tego niemieckiego mordu. I to było dobre. I uważam, że tam była przekazywana wiedza odpowiednia i do pewnych rzeczy nawet należy wracać. Także tutaj akurat nie mam nic przeciwko temu. Te wycieczki można łączyć z jakimiś atrakcyjnymi rzeczami dla młodzieży. Także akurat jak coś są takie, byleby to nie było też zideologizowane, byleby to nie było chwalenie na przykład jakichś brygad NSZ-owskich, które współpracowały, w jakiś sposób kolaborowały z niemieckimi władzami i tak dalej, i tak dalej. Byle to była prawdziwa historia i nie dzielenie krwi na tych, co przelali ją w sposób taki aprobowany przez dzisiejsze władze oraz nieaprobowany. Po prostu historię trzeba pokazywać taką, jaka była, a nie taką, jaką się chce kształtować dzisiaj. Myślę, że panie profesorze, że prawda się tutaj doskonale obroni bez żadnego ideologizowania i przez oceniania, czyja krew więcej waży. Chociażby postać Kazimierza Płużaka, PPS-owca, polskiego patrioty, wspaniałego człowieka, który dokładnie w tym samym czasie, kiedy żołnierze wyklęci byli tropieni po lasach, został bezprawnie, był to mord sądowy w gruncie rzeczy, jest skazany na więzienie, ale zatłuczony w więzieniu w Rawiczu zresztą. Polski patriota, wspaniały PPS-owiec, polski socjalista, podkreślam, polski socjalista. Więc myślę, że mówienie o po prostu faktach z polskiej historii nie wymaga żadnych dodatkowych komentarzy. Panowie, przejdźmy teraz od spraw związanych właśnie z historią, z nowelizacją, do spraw takich bieżących, dotyczących najbliższych dni, tygodni. COVID. COVID i edukacja. Ten temat pojawia się właśnie na każdej konferencji ministra Niedzielskiego. Chciałbym panów spytać, i pod kątem medycznym, korzystając tutaj z wiedzy pana senatora, który jest przecież również lekarzem, jak powinna w najbliższych tygodniach wyglądać edukacja? Słyszymy o tym, że Omikron jest bardzo zakaźny, ale zarazem stosunkowo, w porównaniu z poprzednimi odmianami wirusa, mniej wywołuje tych ciężkich przypadków, zwłaszcza wśród dzieci. No i pytanie, jak pan uważa, panie senatorze, edukacja w ciągu najbliższych kilku tygodni, kilku miesięcy, jak powinna być prowadzona? No, panie redaktorze, przede wszystkim to rzeczywiście jest mniej zgonów w stosunku do zakażeń w tych krajach, gdzie ten omikron się rozwinął, ale tam jest o wiele więcej osób zaszczepionych. To trzeba brać pod uwagę, że ten kraj jest poziomem zaszczepienia 85%, 90% prawie. To ich dotknęła teraz epidemia związana z tą odmianą. I tam jest bardzo dużo zakażeń i dużo hospitalizacji, rzeczywiście mniej zgonów. My co do tej ilości zgonów nie możemy mieć pewności. Jeżeli ten wirus będzie działał na osoby niezaszczepione, ewentualnie zaszczepione bardzo dawno temu, to znaczy bardzo dawno, to mam na myśli 8-9 miesięcy temu, kiedy ta odporność znacznie już maleje i nie biorą tej dawki przypominającej, to możemy się spodziewać bardzo dużej liczby zakażeń w Polsce. To już się wszyscy właściwie tego spodziewamy. I w związku z tym musimy na to patrzeć od tej strony. Nie możemy powielać schematów z innych krajów. W związku z tym, reasumując, ja się obawiam bardzo o system opieki zdrowotnej w Polsce, że tym razem takie standardowe metody, które były zastosowane w tych falach, które były, nie wystarczą. A skoro nie wystarczą te metody, to też i zapobieganie tym zakażeniom powinno być zwiększone. I tutaj. Czyli nauka, powrót do nauki zdalnej, czy jednak funkcjonowanie dzieci w szkołach? Panie redaktorze, uważam, że jednak powrót do nauki zdalnej i to z pewnym wyprzedzeniem, nie czekanie, aż ten wzrost będzie bardzo duży. Po prostu w momencie, kiedy zaczniemy obserwować wzrost zakażeń i będziemy wiedzieć, że jest to związane z tą falą omikrona, to jednak powinniśmy od razu zareagować i wysłać dzieci na naukę zdalną. I to nawet nie tylko chodzi o te dzieci, że one wzajemnie się zakażają i tak dalej, tylko o cały transport, o wszystko, co się odbywa, o przemieszczanie się ludzi. Trzeba wykonywać czynności, które zapobiegną
no, mieszaniu się ludzi między sobą. No, a wiadomo, że to chodzenie do szkoły, zawożenie tych dzieci, przywożenie i tak dalej, no, z tym się wiąże. Także to oczywiście jest nie tak, to nie jest coś, co powstrzyma tą falę, ale mam nadzieję, że ją wypłaszczy. A właśnie, rodzą się pytania, czy to rzeczywiście powstrzymuje, bo we Francji mamy do czynienia z różnego rodzaju obostrzeniami od, no już dość dawna, od wielu, wielu dni, łącznie z nakazem maseczek, który powrócił, noszenia maseczek na świeżym powietrzu, szkoły pozamykane, a od 7 dni utrzymuje się we Francji średnia zakażeń dziennych powyżej 150 tysięcy. Oczywiście Francja jest większa od Polski. Ja to rozumiem. Pytanie do pana profesora, czy przewidywany jest taki scenariusz, o którym mówił teraz pan senator, czyli powrót całego szkolnictwa do systemu zdalnego. Ja chciałbym jeszcze to uzupełnić, ten przypadek francuski o przypadek polski, bo przypomnę, że od 20 grudnia realizowane jest nauczanie w trybie zdalnym w szkołach podstawowych, średnich, ale i większość szkół wyższych również, chociażby w tym tygodniu, ale i w tym poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, też realizowały zajęcia w trybie zdalnym. I proszę zwrócić uwagę, pomimo tego, że te zajęcia były w trybie zdalnym, to jednak tendencja zachorowań po spadkach tuż przed świętami, no teraz jest tendencją odwrotną, a więc rosnącą. Zatem można by na podstawie tej obserwacji tych 2-3 tygodni powiedzieć, że przejście w zdalne nauczanie nie ma bezpośredniego wpływu, a jeśli ma, to nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrażać, bo tym samym to mogłoby pokazywać, że ta przestrzeń, w której dokonuje się przenoszenie wirusa, nie jest koniecznie związana z tą przestrzenią szkoły czy uniwersytetu, ponieważ w tym miejscu, takim jak szkoła czy uniwersytet, są pewne procedury bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o zachowanie zasad higieny, jeśli chodzi również o maseczki. Natomiast w tej przestrzeni poza szkołą, poza uniwersytetem, no niestety, jeśli chodzi o galerie handlowe, o wiele innych miejsc, kina te czy inne miejsca, no niestety ta emisja być może jest większa. Czyli ten okres ferii zimowych związanych z Bożym Narodzeniem, no okazał się być tutaj negatywnie wpływającym, czy pozytywnie wpływającym na liczbę. No zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, czy te spadki będą pojawiać się, czy będą rosły ilości zakażeń. Bardzo panu dziękuję dzisiaj za wypowiedzi w naszej stacji w programie Dziennikarski Poker. Moimi i państwa gośćmi byli profesor Włodzimierz Bernacki i senator Wojciech Konieczny. Kłaniam się panu nisko. To był program Dziennikarski Poker. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.